Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Filgar, cześć, dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. Dzisiaj zaczynamy coś, co nazwę shortami, czyli druk 3D w połączeniu razem z ASG, czyli takie typowe, krótkie, mam nadzieję, miłe i w fajnej formie prowadzone odcinki na temat tego, co można wydrukować na drukarce, bo akurat zajawka mi wróciła właśnie do drukowania. Tak więc na to nie zwracajcie uwagę, bo to akurat robię fajny projekt do pracy. Jeśli ktoś nie wie, to zapraszam na Morele TV, ja tam właśnie pracuję i tam jest mnóstwo moich filmów, jeśli chodzi o monitory, a ja zapraszam na G2, czyli do partnera tego kanału, a my chodźmy dzisiaj do komputera, bo dzisiaj trochę podrukujemy. Tak więc chodziłem sobie na Thingiverse, wpisałem Airsoft i jak sam widzicie, jest tutaj mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. Ale jako, że jest to pierwszy odcinek z tej serii, to pomyślałem, że zaczniemy od czegoś małego i będziemy sobie małymi kroczkami iść w górę, aż w końcu może wydrukujemy jakąś replikę. I właśnie znalazłem coś takiego, czyli Humiliator Airsoft Gun, czyli taka mini strzelba na pojedyncze szelsy, zrobiona przez pana Snorriego. I pomyślałem, że to jest przegenialna rzecz, żeby to sobie przetestować, jak to wszystko działa. No to idziemy do drukarki. Ja pie... Ta-ra, ta-ra-ra. Nowy druk, wszystko gotowe. Okazało się, że w mojej fabrycznej prusie jest błąd. Rurka PTFE była za krótka i się wszystko blokowało, tak więc naprawiona drukarka działa. Powiem wam, że ten druk jest wręcz idealny, kocham go. Dobra, to zaczynamy tak pokrótce, jak to działa. Całość składa się z trzech części, czyli ze skorupy, z czegoś, co można nazwać magazynkiem bądź podajnikiem, który wchodzi do środka, no i oczywiście ze szelsa. Zasada działania jest naprawdę banalna. Jak sami widzicie, w środku jest po prostu zwykła śrubka M3 oraz kilka nakrętek i to nie robi nic innego, jak po prostu dopycha nam i odpala szelsa. Banał. Wsadzamy, klikamy, gotowe. Sprawdźmy, czy działa może. Załadujmy więc gazem, który mam gdzieś tutaj. Bez kulek na razie, bez niczego. Jest załadowane. No to co? Chyba czas strzelić. Brak kulek, brak niczego. Można testować. Czy zadziała? Potwierdzam działanie. Chodźmy może na strzelnicę. Shells w środku, naładowany, 3 kulki, czyli tak jakbym normalnie strzelał. Wiadomo, że tak się nie powinno testować FPS-ów, ale chcę zobaczyć rzeczywiście, o ile zmierzy nam 3 kulki na raz. Wiadomo, że zmierzy tylko jedną, wiadomo o co chodzi. Shells, PPS, gaz, smart gaz, 0,2 BLS-y. Testujemy, jak to zadziała. Ile będzie FPS-ów? 30. O, dobra. Zmierzyło źle, zaufajcie mi, te kulki poleciały na dobre 5 metrów do przodu. Nie ma 30 FPS-ów, jest trochę więcej. Przetestuję może jeszcze raz z jedną kulką. Te same warunki, jedna kulka jednak, jedna kulka. 179, no proszę bardzo. No ale wiadomo, 3 kulki, to ta moc będzie o wiele mniejsza. Dobra, czas to przetestować. Jeden nabój załadowany, dwa inne w kieszeni. Jestem ciekaw, jak szybko będę w stanie jakby wystrzelić wszystko na raz. Razem jest tu aż 9 kulek w 3 nabojach, tak więc przetestujemy. Oczywiście można drukować nieskończoność i kulek też można mieć nieskończoność. Tak więc strzelmy po prostu kilka razy, zobaczmy jak to działa. Ej, to naprawdę działa, to ma dobry zasięg ponad 10 metrów. Naprawdę, na 10 metrów strzela na luzie. I moja wersja wydłużona. Okej. Okay. Na 10 metrów mam cel ustawiony i wszystkie 3 idealnie praktycznie w cel trafiły. Okej. Okay. Sami zresztą zobaczcie, cel jest dosłownie 5 metrów ode mnie i mam nadzieję, że trafię. Raczej nie zmienię koloru, ponieważ ta tarcza wymaga trochę większej mocy, ale sami sobie popatrzcie. Jako taki boczniak, albo coś, co ja bym bardziej nazwał boczniakiem w najbardziej kryzysowej, awaryjnej sytuacji ever, żeby to gdzieś schować pod kurtką i po prostu wyjąć i... To naprawdę działa. Moi drodzy, jeśli po prostu nie macie boczniaka ani pistoletu, a chcielibyście jakąś trzystrzałówkę, która strzela na jakieś maksymalnie 10 metrów, to to naprawdę działa. Aż coś jeszcze tutaj naładuję, bo mam. Tego można wydrukować nieskończoność, kupić trochę szelsów, no i naprawdę można wymieniać. Schować gdzieś do kabury, i to po prostu działa w 100%. Jedyny minus taki, że to naprawdę trzeba bez przerwy przeładowywać. Jeśli ktoś z was używa gazową strzelbę na takie szelcy, szanuję was. Naprawdę was szanuję. Bo to za każdym razem trzeba więcej i więcej gazu. Jeszcze raz. Dobra, teraz nie trafiłem, mój błąd. Ale to naprawdę działa. Mam kamerę, która nagrywa w 1000 klatkach na sekundę. Tak więc przetestujemy, jak to wszystko wygląda właśnie w takim spowolnieniu. Hey, remember.
Moi drodzy, myślę, że czas na podsumowanie. To, co widzieliście przed chwilą, było nagrywane już w lutym. Teraz, kiedy to nagrywam, kiedy to wszystko już zmontowałem, jest kwiecień. Myślałem, że będę miał jeszcze jakieś dni, żeby po prostu wyjść na zewnątrz i wam postrzelać i pokazać więcej, ponieważ to, co przed chwilą nagrywałem, to po prostu tak dla testu chciałem zrobić, ale jednak niestety musi wam to wystarczyć, moi drodzy, ponieważ dzieje się jak się dzieje i pewnie jeszcze przez miesiąc z tego domu nie wyjdę. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że pokazałem wam wszystko, co chciałem pokazać. Jeśli nie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało w komentarzach, ponieważ projekt jak najbardziej działa, jest przyjemny, fajny, śmieszny, ale spokojna głowa, następnym razem zrobimy coś po prostu większego, lepszego, przyjemniejszego, bo to jest taki całkowity wstęp. Dopiero od tego zaczynamy, dobra? Zaufajcie mi, będą fajniejsze rzeczy. Zanim jednak zakończymy odcinek, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mianowicie pewnie znacie filmek Reality. Sam zresztą posiadam Endera 3, który aktualnie jest u mnie w domu rodzinnym. Na dzień, kiedy to nagrywam, aktualnie korzystam z Prusy Mini, którą wręcz uwielbiam. Ale Ender to była moja pierwsza taka, można powiedzieć, fachowa, pewna, dobra drukarka, w której się wręcz zakochałem. I pewnie wiele osób z was wie, że Ender to jest tak naprawdę jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy wybór na sam początek. I tak się składa, że firma Reality się ze mną po prostu skontaktowała i chcieli mi wysłać jakąś swoją drukarkę do mnie, tak po prostu na własność. Nie dali im za to pieniędzy, dali mi po prostu drukarkę za to, żebym... W sumie nic nie chcieli ode mnie, tak więc chcę, żeby to było jasne. Więc rzadko taka okazja się zdarza i dostałem od nich nic innego, jak właśnie drukarkę na, moi drodzy, żywicę. Pierwszą ich drukarkę żywiczną i wręcz się zakochałem w tym sprzęcie. To, jak dobry, dokładny, idealny wręcz druk wychodzi z takich drukarek, jest dla mnie wręcz niepojęte. Jest to moja pierwsza drukarka żywiczna i tak jak Ender, można powiedzieć, zapalił moją miłość do druku 3D, tak też ta właśnie drukarka o nazwie dziwnej, czyli LD002R, czy jakoś tak, zapaliła wręcz moją miłość do drukarek żywicznych i pewnie w przyszłości będę chciał mieć takich drukarek więcej, albo jakieś lepsze i tak dalej. Tak więc pytanie tutaj do was, czy chcielibyście coś z takiego druku zobaczyć, oczywiście związane z ASG. Ten druk jest piękny, idealny, bardzo, bardzo dokładny, ale niestety kruchy, tak więc coś kosztem czegoś, ale myślę, że można by to było jak najbardziej bardzo fajnie pokazać na odcinku. Tak jak mówię, dostałem tą drukarkę od nich dla siebie, w zamian nie chcieli nic, ale i tak o tym wspomniałem, bo wręcz się po prostu zakochałem i dla mnie to jest znowu taki punkt zapalny, że pokochałem taką następny etap mojej zabawy z drukiem 3D. A przy okazji, skoro o przyszłych projektach mówimy, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, zrobiłem sobie Noctowizor. O tym już film cały nagrałem, ale zobaczycie go pewnie dopiero za jakiś czas, tak więc mam nadzieję, że jeszcze poczekam na, no cóż, lepsze chwile, żeby przynajmniej z tym wyjść i wam pokazać, jak to wygląda w lesie. Tak więc projekty z drukarkami 3D będą miny, będą granatniki, będą inne rzeczy, myślę, że naprawdę fajne. No i między innymi Noctowizja w pełni działająca, tak więc myślę, że naprawdę będzie ciekawie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że będę mógł wyjść, ponieważ mam bardzo fajny pomysł na odcinek ASG, mianowicie pokazać wam tak zwaną trójcę do ASG. Mam już te repliki, czyli trzy repliki, moim zdaniem, które są wręcz idealne na początek i to jest kwestia czasu, kiedy jak tylko będę mógł oficjalnie, legalnie wyjść na zewnątrz do lasu, bo teraz nie można, kiedy to nagrywam, nie wiem, kiedy to oglądacie, pewnie w kwietniu albo w maju, no to mam nadzieję, że byłoby fajnie. Po prostu byłoby fajnie. W takim razie nie zostało mi nic innego, jak życzyć wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.